Wiem, że pragniesz być wiernym sługą Chrystusa i Jego Kościoła. Jestem tu, by Ci pomóc. Powstań, synu. Co masz do powiedzenia? Czy zbłądziłem? Tak. A jak? Pytam, żeby nie zbłądzić znów. Zbłądziłeś, głosząc nowe doktryny. Która z moich nauk obraża Rzym? Choćby o odpustach. Bulla papieża Klemensa mówi, że zasługi Chrystusa to skarbiec odpustów. Zjednały, wasza miłość. Napisano tam, że zasługi Chrystusa zjednały skarbiec odpustów. Nie będę się z tobą spierać. Wasza miłość, Bulla Unigenitus ma 175 lat i gdyby przynosiła Kościołowi mniejszy wstyd, może nie nazywano by jej ekstrawagantą i nie pomijano w większości zbiorów prawa kanonicznego. Stoi w sprzeczności z Panormitanusem. Obecny papież Leon zgadza się z Klemensem. I na tym koniec. Honoru papiestwa nie podtrzymuje się, utwierdzając jego władzę, lecz strzegąc wiarygodności papieża i jasno wykładając pismo. Papież je interpretuje. Interpretuje. Lecz nie stoi nad nim. Miał powiedzieć jedno słowo. Wiemy, że kupczenie odpustami nie ma utwierdzenia w piśmie. Gdyby lud czytał Biblię, zrozumiałby, jak swobodna jest wykładnia Kościoła. To oburzające. Pismo jest zbyt trudne nawet dla zwykłego księdza, co dopiero dla ludu. Odpusty to okrzepła tradycja dająca pociechę milionom. Pocieszenie mnie nie interesuje. Twój niepokój jest ważniejszy od przetrwania chrześcijaństwa? Ważna jest prawda. Prawda? Turcy zbierają armię. Stoimy u progu wojny. Na zachodzie leży świat nieznający Chrystusa. Oto prawda. Chrześcijaństwo trzeszczy w szwach. I kiedy trzeba nam jedności, ty burzysz porządek. Nie chcę walczyć z papieżem czy kościołem, lecz ich bronić prostym argumentem, że ludzkie słowo nie znosi Ewangelii. Nie będę się kłócił z tym mnichem. Mówiłeś, że to prostak. Podważył autorytet papieża. Panormitanus. Unigenitus. Czy też powiemy ekstrawaganta, jak reszta świata? To heretyk. Otrzymaliśmy jasne wytyczne. Albo odwoła. Nie próbuj mnie pouczać, Aleandrze. Doskonale znam nasze wytyczne. Prosiłem o wskazanie mimo ich błędów. Jeśli się nie wyrzekniesz, oddadzą cię inkwizycji. Wyrzekasz się? Co? Więc tylko jedno może cię uratować. Uklęknij. Uklęknij. Marcinie Lutrze, w imię Chrystusa rozwiązuję twe śluby zakonne i polecam miłosierdziu Bożemu. Ojcze, nie jestem już twoim ojcem. Gdybym nim pozostał, w myśl prawa kanonicznego musiałbym cię wydać. Lecz twym ojcem duchowym pozostanę do śmierci. A teraz idź. Szybko. Znajdziesz konia przy tylnej bramie. Nie zostawiaj mnie. Ojcze.